to Lech wykorzystał w sposób świetny. A teraz Rudnews może być 2-0, jest 2-0 i jest, śmiem powiedzieć, już po mecz. 88. minuta spotkania, w ciągu 3 minut Lechici tutaj rozstrzelali arkę. A Artiom Rudnews pokazał tą sportową złość, na którą tak liczył trener Dariusz Pasieka. No, powiem Państwu coś, czego Państwo nie widzą. Część kibiców Arki po prostu zaczyna wychodzić ze stadionu. Zobacz, jaką olbrzymią rolę w piłce odgrywa psychika. Arka straciła bramkę w najmniej odpowiednim momencie na 1-0. Zeszło z nich ewidentnie powietrze. Lech ma sporo indywidualności, między innymi Rudnewsa. Wykorzystał to w 100% i wygrał spotkanie. Można powiedzieć, że już wygrał to spotkanie.